Ja chciałam się teraz Ciebie zapytać o obóz Ani Lewandowskiej, z którego tak naprawdę dopiero co wróciłaś. Jak było? Jak mięśnie? Jak samopoczucie? No było ciężko, było bardzo ciężko, ale to jest tak, że jak człowiek da z siebie wszystko, to jest potem ogromna satysfakcja i każdy wysiłek taki fizyczny jest też takim strzałem adrenaliny, który mam nadzieję, że mi się tak utrzyma do następnego obozu. No dobrze, ale Weroniko, bo jak się ćwiczy, to tak naprawdę się tyje, bo mięśnie ważą więcej. Tak. Po obozie mam 2 kilo więcej. Mhm. Ale centymetrowo chyba mniej, objętościowo, że tak powiem. Nie wiem, nie ważyłam się, natomiast no nie powinno się, ja po sobie wiem, dziewczyny, mogę to powiedzieć, nie ważmy się tyle, bo to po prostu może wykończyć osobę, która faktycznie stara się zrzucić jakieś tam zbędne kilogramy i nawet Ania to powiedziała, że czasami po prostu trzeba odpuścić, przestać o tym myśleć i wtedy przychodzą te efekty.